Halo, dzień dobry wszystkim, z tej strony Mikut i witam was serdecznie w demie. Demie takim powiedzmy przedpremierowym dema, dostałem zaproszenie, żeby wziąć udział właśnie w rozgrywce gry, którą macie teraz na ekranie. Nazywa się Autopsy Simulator, niby symulator człowieka, który wykonuje autopsję na zwłokach, połączony z takim lekkim horrorem z perspektywy pierwszej osoby. Mi to bardzo przypomina, nie wiem czy oglądaliście film Autopsja Jane Doe, mniej więcej tak właśnie jest klimat całej tej produkcji. Wszystko jest po angielsku, niestety nie ma języka innego niż angielski, więc musicie mi zaufać i musicie po prostu nie tyle zaufać, co po prostu musicie sami sobie to wszystko tłumaczyć, bo znaczy ja tego nie będę robił. Dialogi nie są trudne, więc wszystko się zrozumie. Gra sama ta w sobie też trudna nie jest. Jest włączona cenzura, żeby oczywiście można było to pokazać na YouTubie, żeby nie było jakichś większych ograniczeń, chociaż ciekaw wie, jak YouTube do tego podejdzie. Twórcy powiedzieli, że jest dowolność pokazywania rozgrywki, więc myślę, że będzie spoko. Demko nie jest długie, więc lecimy z nową gierką. No, do not call me anymore. It's none of my business. W sumie to wyglądało trochę jak telefon po raz kolejny, który otrzymuję w ramach fotowoltaiki, żebym założył. Takich mam 1 500 000 900. Dobra, moi drodzy, tak wygląda gra z pierwszej osoby. Oczywiście jak to typowy symulator zoptymalizowana dobrze nie jest, więc mogą tutaj jakieś ścięcia, coś takiego, więc wiadomo, no, są takie symulatorki. Na to cierpią wszystkie symulatory, więc tutaj nieważne jaki macie sprzęt, zawsze będzie to z tym problem. No, oczywiście mega dobre sprzęty będą lepsze. Chodzimy sobie strzałeczkami. How am I supposed to record a lecture for the students now? Dobrze. Feeling completely broken. No ja też czasami tutaj łażę po twoim pokoju. Wcielamy się gościa, który wykonuje autopsję, przy okazji jest jakimś właśnie koronerem typowym oraz przy okazji powiedziałem dwa razy, taki był zamysł. Prowadzi jakieś zajęcia dla studentów, więc zobaczymy co będzie się działo. Możemy oczywiście każdy przedmiot, który mamy, prawie każdy, możemy sobie obejrzeć, klikając na niego, obracać, więc czasami mamy jakieś z niego ważne informacje. No, tak samo myślę każdym dniem w robocie. Mamy papieroski? Co tam na papieroskach jest? Cigarety! Extra strong! Proszę bardzo, jaki palacz. Mam jakieś foteczkę? Cóż to? Hey Alice, you can't even imagine how... Och, nie ma tutaj dialogu. Dobrze, może będzie dograny. Czyli jest jakaś kobieta, która mu tam zeszła pewnie, więc... Typowa historia, jaka może być. Dobra. Co on chce? Nie mamy w ogóle celu, jaki mamy zrobić, więc... If I don't take my pills. A, czyli na coś cierpimy. Musimy znaleźć pigułki. Daj pigułkę. How to break out of this vicious cycle. Nie mam pojęcia, kolego. Dobra, go to the bathroom. Dobra, gdzie jest łazienka? Chyba tu na wprost. To jest bathroom? Bathroom! Znalazłem, dobra. Okej. Fuck. My meds. Panie, wyrażaj się pan. Co pan takie brzydkie słowa? Oczywiście nie ma odbicia w lustrze, bo czemu miałoby być. Okej, to chyba jego piguły. Tak, jest, są piguły. Czerwone. Aż dwie? O, stary. Bez popity? Tak po prostu? No dobrze, możemy mydła się napić ewentualnie. Pure Castle Soap. Dobra. Soap, przepraszam. Dobra, okej. Okay. Piguły wzięte. Mhm. Lubię jego głos. Ma taki bardzo soft, taki smooth głos. Nie wiem, czy to będzie widać te cięcia na nagrywaniu. Powiem, że trochę mi to przycina niektóre momenty, ale jak mówiłem, to raczej nie jest zoptymalizowana gra. To jest demo, więc weźcie to pod uwagę. Mhm. Też tak myślę. Okej, okay. Get the video camera, która jest tutaj. Widzę kamerę, mam ją. Nawet przy żarówce akurat. Well, I hope I won't forget to press the record button this time. Mhm. Przydałoby się. Dobra. Go to the autopsy room, więc moi drodzy. Idziemy tam, gdzie się powinno pójść. Tak. Co tutaj jest? Wet paint. Do not enter. It's locked. No dobrze. Jak nie chcą, to nie będę wchodził. Okej, okay, widać ścinki. Oj. Klatkarz tutaj leży i kwiczy. Tu też wet paint. Dobra. No to tu jest sala z autopsją chyba, podejrzewam. Same się otworzyły. No dobra. I jest nasz delikwent. Dobra, mamy klienta. Dobra, załóżmy tą kamerę, coś, ale mi skacze obraz, strasznie to wygląda, ale dobra. Pyc, kamerka na tego, mam nadzieję, że przy premierze trochę popracują nad tą optymalizacją twórcy, ale zobaczymy zaraz. Okej. Okay. Ustawmy sobie dobrze kamerę, tak żeby złapać trupka. I pyc. Jest, coś tak myślę.
Który to był rok? 91? Oj, oj, jakie tu stare wszystko. November 21st, 1991. Tak, dokładnie. Time, 8:43 p.m. Recording for medical students from the University of Missouri. The autopsy is conducted by Jack Hammond. Ladies and gentlemen, it is always worth having a look at the files before conducting the autopsy. That is where we can find all kinds of clues to what could have potentially happened to the deceased. Mhm, dobrze. No to look at the dead case files. Dobra. Well, co tam jest? Who do we have here today? Kogo my tu mamy? Mention the rookie mistakes. Oh yeah, that's right. That's my warrant to sensify you for a few issues. First, due to the fact that in the process of revealing and securing forensic traces, interference that changes the primary condition happens. The photographic documentation plays a huge role in the entire process of examination. Then, the body needs to be placed on its back on the autopsy table. The pathomorphologist stands on the left-hand side of the body. Third, very rarely but still, the cause of death remains unknown if all the tests come out negative. That's the so-called white autopsy. Now remember that it can also happen. Dobrze, wszystko wiem. Bardzo dobrze. Co mamy? Mamy fotki jakieś. A, czyli tu jest miejsce zbrodni. Co tam się stało z tym człowiekiem? Found on the outskirts of a parking lot near a gas station, where he often begged and insistently offered to clean the windows of cars that were leaving the station. The body was found in a dry field drain. A frequent cause of traumatic deaths among the elderly is the various types of accidents, including traffic accidents or falling down the stairs. The body was spotted by a station worker during the morning shift. At first, he thought that someone had thrown rain boots and a coat in a nearby ditch. It took him a moment to recognize a human body laying on its back. Signs of libation could be found around the dead body. Empty bottles, traces of an inept attempt to start a fire, and a scattered makeshift blanket. Okej, to bardzo możliwe, że jakiś bezdomny, ale to przekonamy się w trakcie. Drugie zdjęcie. The deceased is locally known as Old Toby, homeless and unemployed for at least a couple years. He had gotten into fights and had been bullied by the problematic youth of the town. He was that type of a man who never kept up alcohol, which caused him to be homeless. As a young man working in a suburban coal mine most of his life, he already abused alcohol, and as the time went by, he'd fall into addiction more. That's interesting. Although alcohol poisoning is the sole cause of death among the elderly people is relatively rare, different levels of alcohol poisoning happen among 1 in 4 deaths of elderly people, which may suggest that alcohol abuse is a significant issue in this age group. What is important to note, even though alcohol poisoning does not cause death, it does increase the risk of accidents and their following injuries. Niestety. Wódeczka robi swoje. Dobra, mamy pierwsze ślady nawet z samej dokumentacji, że alkohol mógł być problemem. Ale przekonamy się o tym później. The body was found at 7 o'clock by Sheriff Matthew Thompson. White male, 76 kilograms, 5'8", age unknown. The deceased is a local homeless man named Toby Chambers. His son runs a hardware store. His wife ran away years ago. Local police have talked to residents, so we know more about the deceased. For example, that he loved drinking, and by no means was abstinent. Such clues can direct us to things that are worth keeping in mind during the autopsy. No dobrze. Też możemy dalej tu jeszcze zobaczyć? Nie, to wszystko, dobra, skipnij sobie ten dialog, kolego. Dobra, już, kolego, zamilcz. Dobra, to wszystko. Okej, więcej chyba nie mam tutaj informacji. Find and put the gloves on. No dobra, to rękawiczki na początek. Gdzie są gloves? Tu leżą. O, mam cię, koleżanko. We're going to need the camera. Should be here somewhere. Okej, kamera to jest tutaj, chyba że chodzi. A, chodzi pewnie o aparat. No dobra, gdzie może być aparat? Aha, no dobra, to przeszukajmy szuflady. Tu nie ma, tu jest w ogóle jakiś voice recorder, dobra. Aha, mam cię. Kodaczek, bardzo fajnie. No dobra. Co dalej? Let's follow the procedure and prepare photo documentation. You must follow the top-down rule. Luckily, we don't have to take pictures of the clothes this time. We are only focusing on the body. Let's keep in mind it's all about the legibility, not the perfect frame. Before we start searching for traces on the deceased's body, we have to take a main picture that goes in the files. Before we start searching for traces on the deceased's body. Dobra, kolego, już nie maruj. Okej, musimy zrobić po prostu zdjęcie top down. No dobra, no to chyba wystarczy, jak tutaj zrobimy, co? Voila. Now we move on to the next step. Trace search. Trace search. No, okej, zaczynamy. Szukamy find spots on the body to photograph. Okej, to ja już tu widzę jakieś rany. You're going to need better zoom here. Okej. That's perfect. Pyt, pierwsza ranka. Co to może być? Nie wiem, potem to zbadamy. Szukamy dalej. Jak widzicie, jak coś trafię, to się zmienia przesłona na białą.
Więc może coś na ręce? Tu nic. O, coś na stopach widzę. O Jezu, jakie podeptane. People affected by homelessness most often die from accidents, alcohol abuse, or they freeze to death. Unfortunately, both suicide and homicide are also quite common. Niestety, dobra. Noga zrobiona, druga chyba nie. Coś jeszcze? Ręka, tutaj nic się nie dzieje, chyba że muszę jakoś obejść naokoło. Może twarz, zróbmy może głowę. Mogę tu przejść? Jakiś tu stoliczek jest. Nie, tu nic nie zrobimy, ale tą rękę na przykład. O, jest ręka, dobra. Syk. Well, you don't have to stand close to be able to smell a strong odor of alcohol and other discharges. There's nothing left to say. Old Toby didn't spare himself. No, niestety. Dobra, i zostaje nam jeszcze jedna fota. Co to może być? Głowa. Pewnie, że tak. A, tu coś jest na tej głowie. Patrzcie, jakiś siniak. While taking the photos, some entries that could be potentially lethal caught my attention. Let's take a closer look using the magnifying glass. Magnifying glass. No dobrze, no to zobaczmy to. Weźmy sobie... begin the autopsy. Okej. Okay. To wygląda fajnie. Okej. Okay. Take the magnifier from the tool wheel. Okej. Okay. Tool wheel się tabem włącza. Mamy dużo tego. Jest magnifier. Cyk. I co? A, tu się podświetla. Mam zobaczyć głowę, dłoń i te rany. Okej. Okay, czyli to, co zrobiłem zdjęcia. No, zacznijmy od stopy. Zobaczmy, co się dzieje. I assume Toby must have worn uncomfortable and dinky shoes for quite a while. However, such wounds have nothing to do with his death. No raczej nie. Po prostu mu się źle chodziło. Dłoń? There are frostbite marks all over the deceased's body. Although they are most visible on the tips of his fingers, they can be recognized by the very specific color of the skin. However, the hands tell us much more. Odmrożenia na palcach. Słuchaj, tutaj klipowało troszeczkę, ale nieważne. Okej, co to jest ta rana tutaj? An old wound that hadn't healed properly. It must have been some kind of burn or other injury. Nevertheless, it has nothing to do with the potential cause of death. Też tak myślę. No to zobaczmy to na głowie. That's something interesting. While making photographic documentation, ecchymosis can be seen on the deceased man's head. The appearance indicates the intravital nature of the wound. We'll come back later to see if everything is all right with the brain. What do we have here? Okej, on sobie sam notatki robi, nie muszę nic ja pisać na szczęście. Ale będę mógł sobie pewnie wybierać, co to może być. Okej. Long durnal scar, positive cause, burn. A, czy to jest ta rana na brzuchu, o stopach. O ręce, no i ten brain, i ten odor. Okej, ten odor, zobaczmy. The odor can be the result of alcohol intoxication. Bardzo możliwe, że to alkohol powodował tę jego śmierć. Nie w jakiś sposób, a właśnie przyczynił. Zobaczymy później. No, weźmy ten burn, ale to raczej nie będzie... Tak, ta rana raczej nie jest... Dokładnie. No, to niewygodne... Buty też raczej się do tego nie przyczyniły. Ale to będę przemijał, bo on to powtarza. No, ten freezing. No, bardzo możliwe, że też zamarł na śmierć. No i ta rana na głowie. Okej, czy mamy, że tak powiem, trzy powody śmierci. Ewentualnie musiał się dojść, co tam zaszło. At this point, that's all I can do based on all traces on the body of the deceased. The inside should tell me much more. Let's move back to the body. Dobra, tu widzę ręka mryga. Zoom. Czekajcie. Grab the right hand to perform the examination. No to grabnijmy ją sobie. Now let's check the level of muscle tension. This will allow us to establish time of death. Let's raise the deceased's hand. Znaczy muszę ją podnieść według tej tutaj miarki. Okej, podnoszę myszką do góry. Muszę trzymać się w tym polu. I do dołu. Jakoś to pewnie ma pomóc w badaniach, nie znam się, ale dobra. I do góry. Pyc. Yeah, na dole. Spadło. The greater the resistance from the muscles will be. As you can see, the hand falls loose. The rigor mortis has already subsided. We can then assume that the time of death stated in the files is correct. No to wtedy dobrego. Let's grab a scalpel. Ohoho! Zaczyna się. Skalpel, dobra. Pyc. You can boldly cut with the scalpel. Tniemy, moi drodzy. It won't hurt him no more. We always start with the neck and move down towards the symphysis pubis. The incision should be deep. Dobra. Jep, z tej strony. Jep, z tej strony. I tutaj pępusio omijamy, jakby co, widzimy. Next, separate the skin and prepare to remove the ribs. Ojej. Using the hand tool from the tool wheel. No dobra. Łapmy sobie za ten kawałek skóry i co? Ło!
Odwi... dobra, wrażliwi proszę nie patrzeć. Okej. Okay. Ciekawe jak to wygląda z cenzurą. I cyk. The adipose tissue has an intense yellow hue. As you probably already guessed, we're going to need the scissors. Scissors, no dobra, trzeba... Ojoj, będzie cięcie chyba od żeber. Tego dźwięku nie lubię, uwaga. After removing both cartilage and bone tissues, we are actually interested in two things that you can see at the very first glance. The lack of organ congestion means that, although the deceased was cold, hypothermia wasn't the cause of death. Okej, okay, czyli nie zamarł gościu. Take the magnifying from the tool. Okej, czyli musimy teraz to pooglądać, co tam się dzieje. Płuca. Płuca pierwsze widzimy, musimy pobadać troszeczkę. Okej, okay, zobaczmy to. Tu mamy coś jeszcze, tutaj coś mamy. Dopóki się pasek nie zapełni prawdopodobnie. Tutaj coś jeszcze? Może tu, no, zapełni się paseczku. Tu. Okej. Okay. We can eliminate freezing as the cause. No dobra, no to mamy jeden powód mniej. Więc co teraz? Take out the lungs and examine them. Okej, okay, czyli płuca. I co, musimy je obejrzeć dobrze. Jakie czarne. The deceased smoked like a chimney. Let's take a closer look. Mm-hmm. You see widespread black and tarry deposits caused by smoking cigarettes. Despite the tragic condition of the lungs, they are not the cause of death. No tak, no miał tutaj grubo kurzył cigarety, ale no cóż z tego. Dobra, syringe. No to weźmy sobie syringe, jest pewnie tak, tutaj. At this point, we need to test the level of blood alcohol concentration of the deceased. Mhm, dobrze. To musimy porać trzech miejsc. No to powiedzmy sobie stąd. Now, we prick the bladder and draw about 10 milliliters of fluid. Okej, okay, mam. We move on to collecting blood from the heart. 5 milliliters from the left ventricle should do it. Dobrze, dziękuję. I z tej głowy, nie? We also collect the fluid from the deceased to determine the level of alcohol concentration in the vitreous. No, przekonamy się. Keep in mind that you have to set the right time and speed on both knobs before running the centrifuge. Mm-hmm. Our samples may break into pieces due to the centrifugal okay. force if we set up the wrong coordinates. Dobra. I myself am terrible with numbers because I suffer from dyscalculia, which is why I always keep the appropriate coordinates at hand. No w sumie dyskalkulia tutaj nie powinna być problemem. Okej, okay, take a note from the pinboard. No dobra, no zobaczmy, co tam jakaś informacja na pinboardzie. O, coś tu mryga. Mogę tu przejść, dziękuję. Okej, okay, mamy note. Czas 40 minut, speed 75%. No dobra, to ustawmy sobie to. Tu jest speed, no weźmy sobie na 75%. Mogę będzie w sumie łatwiej tym robić, bo to sobie kółeczkiem, lepiej robić to guzikami. 75, to jest, tu jest 70. To będzie chyba 75, dobre. I 40 minut. No ale cyk. OK. I powinno być good. Działa. Kręć się, moja maleńka, kręć się. Oho. Zaczyna się. Fuck. Damn it. If something goes to shit, it's on the way. That's probably the blown fuses again. Okay. I must have had a flashlight somewhere. Flashlight. Skąd mam tu flashlight wziąć? Kurde. Mam może w inwentory? Nie mam. O Jezu. Dobra, go to storage. Ja nie chcę iść tam. Tu leży trupo gdzieś obok. O kurna, dobra. Idę do storage. Uwaga. I was hoping to clock out early today. No tak. Nie ma tu jakiejś tutaj... Coś nie leży? Jakaś tutaj nic... Ach, kurczę, chyba nie. Są drzwi tylko z tego... Coś tu mrygnęło. Trash lid. A, tu nic nie ma, dobra. Oby nic mi tu nie wyskoczyło. What was that? Jesus, fuck! Where did it go? Okej, okay, mam latarkę. Co to było? Brzmiało trochę jak kot, ale... Okej. Halo? Jest tu kto? Nienawidzę horrorów. Ale tu nikogo nie ma. To jest nasze biuro. Znaczy nic się nie powinno dziać. Dobra. Idziemy do... Okej, okay, coś to było. Słyszę jakieś dźwięki. Halo? Yeah, it's definitely the fuses. Dobra, jest. Który pierwszy? Right goes first. Okay. Left next. Dobra, pierwszy prawy. Lewy drugi. Voila.
Działa. O, Matko Święta. Turn off the radio. Okej, okay, no to spoko. Where's that unbearable noise coming from? No, z radia to idzie, a tutaj... Nope. Nope, 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 nope. That's strange. I'm pretty sure I closed the window. Zamknijmy to, żeby na coś nie wlazło przypadkiem. Fuck! O Jezus Maria, nie nienawidzę takich momentów. Dobra. The homeless probably misses me already. Dobra, idziemy do przodu. Ale hałasuje. Dobra, gość jest na miejscu, to bardzo dobrze. Dobra, wyłączę to. Cicho. Cichosza. Po północy, co ja tu robię? Co ja tu robię? Dobra, okej. Okay. A, no tak, trzeba podać do końca. No dobra, co tu się stanęło? Paczka. Everything is telling us that the BAC, blood alcohol concentration, is high. Hence the smell we're getting from the deceased. Still, to be 100% sure, I have to send the samples to the lab. Unfortunately, I don't have the equipment to conduct a detailed analysis here. Jak zwykle, coś się zawsze spieszy. Okej, okay, take out the stomach and okej. Będziemy teraz badać kolejne części tego pana. Now let's take a closer look at the stomach. No dobra, to weźmy pana żołądek. Wygląda spoko. Nie wiem, ja tu nic nie widzę, żeby to się działo z tym żołądkiem. Halo? Okej, okay, muszę tak trzymać, żeby obejrzał. The stomach has no major external damage. No nie ma nic. In this case, further inspection is no use. We no must cut him open. O kurna. Cut him open? No dobra. No czekajcie, bo mi uciekł ten... Ej, chodź tutaj. Inspect, okej. Okay. Ulo! Będę to ciął? O Jezu, muszę tym szlaczkiem iść. No dobra, to... Do góry, do góry, do góry. Teraz w dół. O, ja jest takie to obleśne. Przepraszam was. Na pewno na początku tego filmiku, powiem wam szczerze, umieszczę informację, że będzie zawierał bardzo, bardzo drastyczne, albo przynajmniej nieprzyjemne sceny. Nie każdy to lubi. Dobra, dochodzimy do końca. Jest, na pół. Ok, move closer. No dobra. That's interesting. Nie, to nie jest interesting w ogóle. The stomach also contains small amounts of yellow-grayish food content resembling some kind of meat. Either our deceased hadn't eaten in days, or some of the bulk of his stomach had found a way out. Dobra, nie chcę to patrzeć. Could it? Now we need to focus on the cardiovascular system, especially the heart. We take the organ and look it up and down, carefully. Uduszenie, powiedzmy, czy uduszenie, takie zadławienie się na śmierć, to może być alkohol w sumie, już nieraz było tak, że ktoś się zadławił wymiocinami. Okej, okay, zobaczmy. Serce sprawdźmy teraz. Heart. Jak tam serduszko wygląda? Ten dźwięk w ogóle poruszenia tego. The heart looks fine. Okej. Okay. The pulmonary trunk and aorta seem to be in good condition. There are no pathological changes that have contributed to our Toby's death. Well, once we've got the body ticked off, we can move on to the head. Nie muszę tego ciąć? Take the soul. O Jezu, take the soul, będę chyba mózg wyciągał. Let's take the autopsy saw to cut through the skull to cleave it in two. Remember, the skull, not the saw. Aha, śmieszku. Anyway, we will start dissecting the brain from the occipital. Dobra, klikać. In this way, the brain's dura mater is slowly revealing itself. Dobra, pokaż kotku, co masz, o Jezu, co masz w środku. O Matko Święta. Jak to wygląda. Ale powiem wam, że to realistycznie zrobione jest, naprawdę. Okej, okay, mózg wygląda spoko, z tego co widzę. No, gościu, czemu nie łapiesz? Okej, okay, było. O, tutaj. After the basic examination, we can see that the cerebral gyri in both brain hemispheres are symmetric and the bumps between them are clear. Mhm. Check the market area. A, tu jest. So far, okay. So good. The hematoma seems to have had no effect on the organ we're examining. Let's check its transection. Moving on to the incision. Nie, no proszę, nie będę go teraz. Holding a knife with a long narrow blade in your dominant hand, cut the cranial nerves on both sides, pulling the brain towards you. Dobrze, kawałeczek tylko trzeba wyciąć. A najpierw w tą stronę, czekajcie. Najpierw w dół, teraz do góry. Jakbym chlebek ciął po prostu piętkę.
od chlebka. Tak, dokładnie. To nie jest mózg. To jest po prostu chlebuś i ja chcę po prostu piętkę. Just one small fragment examined under the magnifying glass is enough to dispel or confirm our doubts. We then take the fragment of the brain to the tray and, literally and figuratively, go over it with a fine-tooth comb. Mhm. No dobrze. Okej, mam po prostu poruszać nad nim. Okej, co ja tu widzę? I can see. Just as I initially suspected, we can rule the fatal accident out as well. No, czyli mózg jest cały, więc żaden wypadek, żaden upadek. Ja się skłaniam, że coraz bliżej temu zadławieniu, więc kto wie. Okej, take out the trachea. Okej, wyjmujemy teraz organ do oddechu. Mhm. Wygląda w miarę przyzwoicie. Znaczy, ja się nie znam. Udaję, że jestem mądry po prostu. Zobaczymy, co będzie. Same as we did with the stomach. External inspection didn't tell us anything. Now the scalpel comes into play. Nie, muszę też to ciąć? No dobra. While cutting a small organ, such as the trachea, no, to tylko mogę tylko złóż, na szczęście. Precise incision. Dobra. To be able to cut with the very tip of the blade, we must hold the knife as if it was a stylus. Dobra. Okej, przecięte. Ladies and gentlemen, I think we've got it. Hmm. Też te żółte kawałki. Based on the report and preliminary documentation, it is safe to assume that the deceased passed out after consumption of alcohol, and then fell asleep on his back. Tak. Then the gastric contents refluxed and flooded the airways, causing death. That's why we don't forget about the recovery position at dorm parties. No, właśnie. To jest ważna myśl, moi drodzy. Jeśli widzicie w danej imprezie, jak ktoś już pada, to musi być w takiej bezpiecznej pozycji, niech śpi. Niech śpi na plecach, bo po to się może skończyć źle. Powiem wam szczerze, że miałem taką sytuację, nie ja osobiście, ale byłem, że tak powiem, nie tyle świadkiem, co już było po wszystkim w akademiku. Jak byłem piękny, młody na studiach. Gościu po prostu zszedł, bo się zadławił po pijaku. Więc to nic, to zdarza się, no trudno, ale dobra. Okej, okay, czyli no, to jest powodem. Okej, okay, go to the general card. No dobra, general card, która jest chyba tutaj. Nie, tu jest? Tak, police, to jest to? Nie, gdzie jest general card? Gdzie jest general card? To jest moje pytanie. Czy by była... A, chyba w tym, chyba w dokumentacji, nie? We now come to the deceased's neck. Dobra. Clipboard, o właśnie jest. I body. I tu musimy sami wypełnić. Note down the case of death. Dobra, no to panie, wypełni pan to. Ołóweczkiem. Dobra. I teraz podpis. Mogę się podpisać ja? O, dobra. To zrobię tak. My... Doktor... Mikut to zrobił. Proszę bardzo. To jest co? Profesjonalny podpis. Dobrze, okej. Okay. Okej, okay. Close the chest. No dobra. Jeden... Drugi... In order to bring the chest of our deceased back to its initial state, at least to a small extent, we must take the needle in our hand. Okay. Igiełka. Zszyjemy gościa. We sew the deceased using the baseball stitch technique. This stitching method is very strong and quick to do. Mhm. Jeden, drugi, trzeci. O! Faktycznie szybka. O! Telefon. To nie brzmi dobrze. I should probably get to that. No dobra, to idziemy po telefon. Jest u mnie w biurze. I'm coming. Tak. That was she said. Przepraszam, musiałem. Dobra, wchodzimy do biura. Halo? This is Dr. Jack Hanman. Please leave a message. Good evening. How are you? Dobrze. How are you? Dobrze. How are you? Jesus Christ! Is that supposed to be? I'll finish the stitching and I'm getting the fuck out of here. Dobrze, słusznie. Idziemy kończyć i wyjdziemy stąd. Kurna! Co za kobieta! Czemu krzyczysz na mnie? Wiedziałem! Dobra, koniec. Nie ma żadnego jumpscare'a. Boże święty. Powiem wam, że no kurde... naprawdę mocne to ta gierka może być. Jeśli oglądaliście autopsję Jane Joe, to będziecie wiedzieć, o co chodzi. Ja myślę, że to jest w takim właśnie klimacie. Mi się to dobrze oglądało, nie wiem, jak będzie mi się grało. Ja nie gram w horrory, nie lubię horrorów, ale może w to zagram. Demko, moi drodzy, Autopsy Simulator niedługo powinno być też w ogóle dostępne na Steamie po prostu. Już poza wstępnym dostępem, powiedzmy potocznie. Jeśli wam się podobało, dajcie znać, możemy coś pograć później, o ile będziemy. Więc, moi drodzy, dziękuję wam za dzisiaj. Słyszymy się już niedługo. Do zobaczenia, bajo. Cześć.